Drugi brzmi: Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Warto pokazać, jak płynnie przechodzą te poszczególne kroki, jak łączą się pięknie ze sobą w takiej jakby logicznej całości. Ten krok pomaga właśnie odnaleźć. Pierwszy podprowadza, a drugi po pozwala odnaleźć siłę większą od nas samych, y która może przywrócić nam zdrowie. Y przyjrzyjmy się tej sile, czym, że ona jest że może, że ma taką wielką moc y sprawczą. Y właśnie. Ten drugi krok y pozwala na Łączy się bardzo często, jak się rozmawia z alkoholikami, z pewnym sprzeciwem, z taką zdecydowaną reakcją. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ten krok jakby dotyka dumy alkoholika, który bardzo mocno, jeszcze do niedawna, wierzył we własną moc, własną siłę, w jakąś omnipotencję, własne zdolności. A tutaj nagle zaczyna szukać siły większej od niego samego. Siły, która, która będzie go prowadziła, która pomoże mu wydostać się z, z uzależnienia. Więc pozornie ta, ten, ten drugi krok dotyka dumy alkoholika, ale to dotykanie tej dumy nie ma za celu poniżenia człowieka. Umniejszenia go, wręcz przeciwnie, dodania mu siły, aby dobrze tę dumę i godnie przeżywał. To paradoksalnie właśnie w tym jest siła człowieka, że człowiek uzna się bezsilnym wobec jakiejś rzeczywistości. Uznanie swojej niemocy, swojej słabości jest pewną siłą w człowieku. Trzeba być bardzo odważnym, silnym człowiekiem, żeby uznać swoją Bezsilność. Dla niektórych naszych braci, alkoholików, naszych sióstr, ta siła wyższa kojarzy się z Panem Bogiem. I tutaj też rodzi się konflikt, ponieważ wielu z uzależnionych, można powiedzieć, ma napiętku z Panem Bogiem, jakby ma wytoczone działa przeciw Panu Bogu są w jakiś sposób ze sobą skłóceni, ponieważ w tej historii picia, degradacji życia, alkoholik często wołał do Boga pomóż mi, ocal, uratuj, odmień moje życie. A, ale odbierał y, tę pomoc Boga jako milczenie, że Bóg nic nie robi. Gdzieś agresja się zrodziła w sercu tego człowieka i i jakaś może nawet niechęć, zamknięcie na Pana Boga. Tymczasem Bóg nieustannie był przy tym człowieku, tylko człowiek go rozumiał po swojemu. Jest taka piękna opowieść o człowieku, który uznał, że ma taką wielką wiarę, mocną, dziwił się ludziom, którzy gdy nadszedł potop, zaczęli uciekać. A on siedział w domu i czekał, mówi, ja wierzę w Boga, Bóg mi pomoże. I w pewnym momencie woda zaczęła się podnosić, znowu przyjechała jakaś łódka, mówią, zabieraj się, Kowalski, bo utoniesz tutaj. Ja, dajcie mi spokój, ja czekam na, na Pana Boga, Pan Bóg mi pomoże. Mam z Nim dobre relacje, ufam Mu. No, pojechali za, za chwilę Kowalski musiał wejść na pierwsze piętro. Znowu przyjechali, znowu chcieli mu pomóc, odmówił. I kiedy Kowalski był już na dachu, siedział prawie na kominie, podpłynęli po raz trzeci i mówią: Kowalski, yy, ostatnia szansa. Ja ufam Bogu. Odpłynęli. No i nietrudno domyśleć się puenty, że Kowalski się utopił. I yy, yy, stanął przed Bogiem z wyrzutami i mówi: no, Panie Boże, no, ja tak tobie ufałem, ty mi nie pomogłeś? A Pan Bóg odpowiada Kowalskiemu, człowieku. Kowalski: Trzy razy po ciebie wysyłałem ludzi, a ty nie skorzystałeś. Właśnie, że, żeby przesunąć, jakby usunąć się z tego bycia pępkiem świata, i żeby nie uznać swojej wiary, albo nie traktować swojej wiary też magicznie. Bardzo dobre opowiadanie, które jakby uwrażliwia nas na, na kwestie właśnie omawiane, chociażby w tym drugim kroku. Ten drugi krok po, po, pozwala na uznanie i, i akceptację swoich ograniczeń. I właśnie ta akceptacja i uznanie tych ograniczeń paradoksalnie dają poczucie mocy i tę wewnętrzną siłę do trzeźwego życia i tak naprawdę do zdrowia. Bo tylko, tak jak powiedziałbym, człowiek naprawdę ufający sile wyższej. Może uznać swoje ograniczenia, swoją niemoc. Trzeba być właśnie bardzo silnym, żeby uznać się bezsilnym. Krok ten prowadzi do pomniejszania może to jest niezbyt zręczne słowo ale do jakby realnego widzenia własnego ja że to ja troszeczkę się tak kurczy na, na, na rzecz ty. Czyli na rzecz Boga, na rzecz innych ludzi, bo wiara w tę siłę wyższą od nas samych, tej wiary w tę siłę wyższą od nas samych nie sposób jakby pogodzić z własną wszechmocą, z jakąś taką właśnie siłą. Właśnie uznanie siebie, zobaczenie, że nie jesteśmy pępkiem świata często to, to mówię, nieraz ludzie są zaskoczeni, żeby jeżeli wiemy, że nie jesteśmy Bogiem, to już bardzo dużo wiemy. Dużo ludzi jest zdziwionych, oczywiście, że wiem, że nie jestem Bogiem. Oj, nie wiem, czy to jest takie pewne. Tak teoretycznie to wiemy, ale w praktyce może się okazać, że postępujemy tak, jakbyśmy byli wszechmogący. I wydaje nam się, że, że wszystko możemy i że wszystko możemy jeszcze na dodatek sami. Jest to szczyt pychy. Tymczasem ta, ten drugi krok uczy nas oparcia się na Bogu i na, także na innych ludziach. Także ten krok pomaga w, jakby w uznaniu istnienia Boga, czyli siły wyższej od nas, jakkolwiek ją pojmujemy. I także uznanie potrzeby ludzi, innych ludzi, że oni mogą nas wesprzeć, mogą nam pomóc. Także ten krok pozwala. Usunąć się z centrum całego wszechświata, jakby uświadomić sobie, że nie jesteśmy tym pępkiem wszechświata. I, i gdy tak się stanie, gdyby usuniemy się z centrum, to też dzieje się paradoksalna rzecz. Jednocześnie to usunięcie uwalnia nas od obowiązków. Związanych z byciem tym Panem Wszechświata, z tym pępkiem wszechświata. Nie jesteśmy pępkiem wszechświata, więc nie musimy dźwigać całej odpowiedzialności. To rodzi pewne poczucie bezpieczeństwa. Że tak, jesteśmy bezsilni i potrzebujemy wsparcia innych ludzi. I przyszła łaska, że uwierzyliśmy w siłę większą od nas samych która może y, przywrócić nam zdrowie.